Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Kingdom Come. No to myślę, że dzisiaj już trafimy nareszcie do Teresy. Dzień odpokutowaliśmy w tej brutalnej wsi i możemy wyruszyć dalszą podróż. Mamy młodą godzinę, 7 rano, 6, nie, 6 jeszcze, ale to już myślę, że... No właśnie, życie powoli... O. Mam wrażenie, że ona ma jakiś uraz po naszym spotkaniu i jakoś tak się zawiesiła w tym miejscu. No nie, no to była radość, koleżanka, tak? To była przyjemność. A teraz spinamy się na siwka z nadzieją, że żadna misja poboczna nas tutaj nie zatrzyma, chociaż... Nie, lepiej nie szukać gwiazdek, ale myślę, że w Łużycach sobie trochę zaplusowaliśmy u obywateli. Fajnie by było minąć ten las, ale myślę, że do tego nie dojdzie, więc cóż, czas na nas, rataje młyn. Tak przed 12, kolego, byłoby dobrze. No dobra, więc patrzymy, co nas tu spotka po drodze. Pierwszy raz chyba widzę tak ciekawą, szybką podróż. Stój, zwłoki na drodze. Jedź dalej. No to mogło być jakieś zwierzę, mogły być prawdziwe zwłoki, ale tak na dobrą sprawę to... O, nie ma co tak się zatrzymywać zawsze. Chociaż były fajne pieniądze z takiej... Wędrowiec, zbadaj. Z takiego zwierzaka. O! Ciekawy ten wędrowiec. Zapomniałem, że to może być też i... Żebrak. Pogadajmy. Widzisz nas? W tym garnku nic nie widać, tak? What's the matter? Wouldn't you like to measure your skills against mine? In combat, you mean? I fear there's nothing else I know, friend. No nie, to właśnie jedziemy przygotować się. To jeszcze nie ten etap, gdzie byśmy z takim kimś przydrożnym mogli walczyć. Who are you, anyway? And what do you do? Merchants hire me for protection. That's all you need to know. So, shall we fight them? Nie, to jeszcze nie na ten... No zobacz, jak jesteśmy ubrani. Kurczę, to by było niesprawiedliwe. Sorry, that's not for me. It's not what I want to be doing either, but I have to make a living somehow. A, czyli to takie są potyczki za pieniądze. Rozumiem. No na pięści to może jeszcze, ale... Przyjedziemy tu z lepszym mieczem, z lepszym wyposażeniem. No ale kolejna taka losowa aktywność... W jakim stopniu zaliczona, tak? Przynajmniej wiemy, o co chodzi. Lecimy dalej. Czemuś ty po tych takich ciemnych drogach musisz jechać? Zamiast tu ładnie przez wsie, to po lasach. No dobra, ale na szczęście bez bandytów, bez żadnych zaczepek. Przed 12. Jesteśmy w domu, tak? Nie pytajcie, co się działo, ale zobaczcie. Przemalowany, nowy lakier, nowa blacharka. Zobaczymy. Chociaż za wcześnie też nie ma co tu przychodzić, bo Tereska dość późno wstaje. O, siedzi tym razem tam. No właśnie, też się dziwię. Tu ładne widoki ma. No cześć, Teresa. O, obrażona. Coś ci przyniosłem. Może raz jeszcze. Jakieś tam skarby były. Kielich mszalny czy jak? I've brought you something. Znowu biżuteria, co tam? No alkohol jeszcze nie ten czas. Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune, but I like it very much, thank you. You really mustn't bring me any more gifts like that, or you'll spoil me. No dobra, i już nie jesteśmy obrażeni. Możemy się przejść? What now? Should we take a walk? You don't give up, do you? Well, let me think. And where would you care to go? O, szubienicze wskusze. Karczma. Ja myślę, że najbardziej romantyczne to wzdłuż rzeki, ale środek byłby piękny. What if we took a stroll along the river? Why not? That sounds lovely. Shall we go? Nie, później. Nie. Chodźmy. Let's go. A, myślę, że to taka będzie cutscenka, a to proszę bardzo. Oj, chyba musimy ci jakieś ciuszki ubrać. Kupić, Teresa. Co najwyżej zdjęcie, jak w tę stronę patrzymy. Przejdźcie z Teresą. Jeśli musisz kogoś śledzić... O, no właśnie, to bo to tak podpowiadaliście. To była dobra idea, to go for a walk. Not that I don't like the mill, but you get tired of it. So I'm glad you took me out. No. I'd love to see the markets in Prague one day. Have you ever been to Prague? No, I haven't. I have been in Kuttenberg, but Prague must be much bigger. I've heard it's pretty smelly, though. Yeah.
so many people in one place. So many assholes. That's disgusting. Tak jakoś obok siebie chociaż, czy coś. I'd love to listen to that young preacher, Jan Hus. They say he preaches in the common tongue. Everyone's talking about it. I bet he's just handsome. That's why the women dote on him. You're a right one. A preacher doesn't need good looks for people to listen to him. And what about that fine fellow at St. James? I know full well why all the girls have started going to confession, and you have too, so don't give me any of that. You scoundrel. Well, all right. I admit I find him handsome. But that doesn't make me a bad Christian. I'd never dare to suggest such a thing. Tell you what. Let's not dawdle. Last one is a slimy slug. Kurczę, ale ja bym wolał, żeby... Hey! Biegnie, biegnie. Ja bym wolał, żeby ona wygrała, tak? To poudajemy takie, że nie damy rady. Niech się cieszy. W ogóle, tak to życie bywa. No biegnie, biegnie, Teresa. Chociaż było nie daj się pokonać, ale no... Z drugiej strony byśmy pokazali, że no właśnie, jesteśmy facetem. To nie może tak być, że... Kurczę, może będzie nas podziwiać. Ale z trzeciej to będzie chamskie, jak... Kurczę. Niech wygra. Ja nie lubię konkurencji i wolę, jak wygrywają inni, tak to. Ale będziemy blisko. No, dajesz, Tereska. Zresztą tu mamy lepszą perspektywę wyścigu. Ciekawe, co jeszcze będziemy mogli przynieść. O! That was fun. Oj, była. Sit down here next to me, Hal. Oj, była. And what about you? I heard you're helping Sir Radzig. Sir Radzig has me running in a few errands. I have to say, he always treats me well, and I make a wage. So you've had your turn of luck. What's it like serving nobility? Lepiej niż młynarzowi. Czysty luksus. No pięknie. Tak, praca nie za bardzo jakoś tak nam tu. It's endless luxury, money, banquets, games stuffed with other games. A chicken stuffed with a frog. Yeah, and that's nothing compared to a frog stuffed with a chicken. A goat stuffed with a pig. Now then. Oh, Henry, what am I going to do with you? Wandering the land, turning innocent girls' heads. A skąd wiesz? Zupełnie nie, siłą nie będziemy. Mam pełne ręce roboty. O kurczę, 7, 2, siłą nie. The only one here whose head is all messed up is me. How do you always manage to look so good? Just look at the lady killer. Where did you learn to talk that way? I don't recall which church service it was exactly. You scoundrel. But you certainly know how to make a girl feel special. You may continue. But now I have to go. Can I go with you? Just a little way. I don't want anyone to gossip. Okay. Za kilka dni znów z Teresą. Thank you for coming with me. Please come and see me again. No proszę, ale możemy pogadać? Chciałbyś się znowu? Nie bądźmy nachalni. Kilka dni to kilka dni. Nie patrz się. Wujku. No ładnie. Mógłby nas fachu trochę pouczyć. Ło, jak ty się to zrobił? Może stać nas na to, żeby zakupić kolejną lekcję. Mimo, że się jakoś tak nie bawimy w to wszystko, ale... Good day to you. What do you need? Warto mieć fach w ręku. Zajęcie niech, spróbować jeszcze raz nie. Jak się stać złodziejem? You've an honest trade. How come you got mixed up in crime? Evil times. The harvest failed. And there was no grain to mill. And a child to feed on top of it all. I had no choice. And meanwhile, the lords in the castle and the monks in the monastery stuffed their craws to bursting. Where's the justice in that?
So you took justice into your own hands, is that it? And now you take whatever you need? Pull your head out of your ass, Henry, and take a good look around you. Wars come and go, but nothing really changes. It's the poor that do the dying, and the nobles who reap the rewards. We have to survive somehow, so why concern ourselves with morals? No pięknie. No pięknie. Tak, teraz tu jako Straż Miejska to inaczej podchodzimy. Czy możemy potrenować? Łamywanie zamków. Here you're able to open locks without a key. Will you teach me how? Certainly. Czy uda nam się, no właśnie, średnio zaawansowane, mistrz? I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? Czyli jeszcze nie ten czas. No to chociaż kradzieże treningowe, znaczy kieszonkowe treningi. Will you teach me how to pickpocket better? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Dobra, stać nas na to. Myślę, że dzisiaj jeszcze jak sprzedamy nasze łupy, to będzie. Now, pay close attention. Sobie można było się targować, no ale z nim no to tak. Niech ma, niech ma. To co, koniu? Ruszamy. Ruszamy do miasta za kilka dni u Teresy. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj spędzić tu kilka dni, ale na pewno możemy zobaczyć. A zobaczmy ten taki ciekawy punkt, niezbadane miejsce. Co to jest? Trzeba zbadać niezbadane. A, to ta siada, te namioty, jarmark. Dożynki tu bardziej w tych klimatach. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? Pyk. No tak dzisiaj też będzie tak, myślę, pobocznie, chyba że coś w mieście wyjdzie nagle, ale dzisiaj też tak pobocznie zobaczymy, co to możemy zrobić. Łaźnie. Welcome, Henry. Cześć, łaziebna. Właścicielka. Łaźnia mama, jak rozumiem. Skorzystaj z usług. Może tak. I'd like to make use of the bathhouse's services. So what are you interested in? Kąpiel, pranie i opatrzenie ran. O, wykąpać i dać me odzienie do prania. Bez opatrzenia ran, wyleczyć swe rany, zapłacić za dziewkę i wszystko, co się stało. Nie. Full, ale bez dziewek już mamy Teresę, a dziewki to, dzień temu były to. I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. That can be arranged, but you'll pay in advance. 30... Ale to jest, targuj się. Not giving you that much. And how much are you willing to pay? No ja bym chciał nic, ale to tak, zejdźmy do... Kurczę, że przy tych dziewczynach nie wyszło, że my tutaj tak... We agreed. Szczędzimy. That's not enough. Za mało, ale to się dogadamy. O, no i proszę bardzo, jak zjechała, ale się trochę wkurzyła. 28, jest okej. You won't regret spending the money, I guarantee it. No oby, nareszcie, po tylu dniach... Umyci. O, chociaż zaszyte te ubrania chyba nie będą. Tak, to tylko do prania, ale zaczniemy jakoś to wyglądać. Nasza charyzma powinna podskoczyć w końcu do góry. Idziemy do miasta. 28 groszy. Jak nasza charyzma? 8. No, ubranie dalej podarte, ale takie rzeczywiście trochę bardziej czyste. Chociaż mam nadzieję, że uda nam się kupić dzisiaj coś nowego. Fajnego. Wracamy na konie, jedziemy do miasta. Zobaczymy. Kurczę, ledwo co się dorobiliśmy, już teraz wszystko przepadło, ale mamy na koniu kielich i inne takie rzeczy. Siema. Więc myślę, że się jeszcze dorobimy. Może warto by było też skoczyć do naszego tutaj władcy. Czy tam też jest robota na polach ryżowych? Trochę tak wygląda, ale nie ten klimat. Do naszego władcy trzeba by było też kiedyś skoczyć. Powiedzieć co i jak. Zobaczmy, co tu mamy. Bo tutaj mamy zleceniodawcę. Tu mamy zadaniodawcę. O kurczę. Tutaj też gdzieś zleceniodawca. Ale najpierw skoczymy do miasta. Byłbym za tym, żeby sprzedać parę rzeczy, kupić, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Nauczyliśmy się czegoś. Też nas będą inaczej tutaj nadzieję witać. Miecznik. Ja bym był za płatnerzem, chociaż może dobry miecz. Jak to wygląda? Londa. Otwarte. Dzień dobry. God be with you, Henry. Oho, dzień dobry. Porozmawiajmy. God bless. Can I help you? Fajny miecz. Odnośnie naprawy. O, a może tak.
Proszę bardzo, czyli on może na przykład łuk pana ptaszka naprawić, co jest akurat niezłe, ale na przykład to, co mamy na głowie, nam by się przydało. Wybierz. A nie może tak mocno zniszczą. To my musimy co najgorsze uważać. Czemu nie może? Nałożnicę by musiał naprawić. To nam by się przydało. Niech naprawi. No to tak zrobimy. To, co tutaj mamy, 54, potargujemy się, trochę taniej będzie. Przytrzymaj. Can we do something about the price? Well, we can try it. Możemy spróbować. Podobała mi się ta rozmowa o cenie. Dobra, zejdziemy do 50. Agree? Well now, a little more and we'll shake on it. Shake, shake, shake. Oj, oj, trochę się wkurzył. 50. No na 52 się zgodzi, a może 51 się All zgodzi. right, so. I tak się robi pieniądze. Mamy naprawione rzeczy, ale ja bym był za tym, żeby mu coś sprzedać. Weźmy tylko z konia. Coś tam mamy, więc pogadajmy, kolego. Ja mam nadzieję, że każdy mniej więcej płaci tyle samo za te rzeczy, że to nie jest tak, że. Znaczy, on nie kupi też wszystkiego, bo on kupuje tylko to, co jest związane z jego fachem, czyli na przykład, o, siekierę drewnianą. Na dobrą sprawę, tylko to. Kurczę, gdzieś chyba w skrzyni zostawiłem broń. No bo na bogato jest. Dobra, sprawdź koszyk. A co jeszcze byśmy mogli od niego kupić? Tak, z droższych rzeczy. Kurczę, taki mieczyk. Robi wrażenie, robi, robi. A jak statystyki? No tylko, że zręczność jest potrzebna. I tu jest problem, że my tak trochę niezręczni jesteśmy teraz. No dobra, zawrzyj umowę. No, nie będziemy się targować, to już 6:30 to tyle co nic. Idziemy innego handlarza poszukać. Czyli tak, o, a tu mamy informatora. To idziemy teraz do informatora. Widzę, krawiec jest niedaleko. Właśnie to jest też, że chciałbym nas jakoś ubrać. I chyba płatnerz był za rogiem. Dobra, informator. Ile za informacje? O! Albo jest nad nami, albo gdzieś. Good day, Henry. O, witaj. Chcieliśmy trafić nawet do ciebie. I'm glad to see you. Bo o trening, to może. A trening naprawy. Can Nawet you by się show nam me how to przydało. repair armor and weapons better? Certainly. Oczywiście to będzie I'd like to kosztowało. practice the basics. All right, but it'll cost you. Spoko. Isn't that quite a lot? Zejdźmy, spróbujmy od tak, no coraz lepiej, coraz niżej. Złóż ofertę na Is this 52. enough? That's not enough. Tak, wspomniałem, warto się targować jak najczęściej, bo to wpłynie pozytywnie w przyszłości na nasze możliwości. Agreed. O Now właśnie. listen up. Już inaczej to się prezentuje. Okej. Porozmawiajmy jeszcze o innych rzeczach. Co ty tam, kolego, robiłeś? Odnośnie naprawy. Skórzane. O właśnie, a ten potrafi nam to naprawić. No to dobrze. To wybierz, bo będziemy chyba w tym chodzić. No nie jest to jakoś wyjątkowo. A, to jest ile za naprawę płacimy. Bo wydaje się całkiem spoko. Co my na rękach mamy, że. Rękawice nie są zaliczone. Rękawice łowcy. Skórzane. No skóra fajna, ale dobra. No, to ja szybko potarguję się z nim. Zastanawiam mnie, jakby wziąć pod uwagę te wszystkie targi, jakich tu dokonaliśmy, to ile zaoszczędzimy przez całą rozgrywkę. Czy to jest w ogóle warte grzechu? Ale no, dla samej charyzmy. No i właśnie. O kurcze, 3200. Herkules i jego strawa. Księga o sile. Chętnie bym kupił coś takiego. Dodaj. Mały zestaw partnerza to jeszcze nie. No tarcza, ale tarcze chyba nie są. No mniej więcej tak ta nasza działa. Łebka, tu możemy zobaczyć, jakbyśmy wyglądali, jakbyśmy się przebrali w to, co nam tutaj dają. No fajnie by było zmienić strój. Ale najważniejsze to by było to, o właśnie, odzież wierzchnią jakoś zmienić. Przypuszczam, że to bardziej u krawca i od tego zaczniemy. No są fajne rzeczy, to przyłbica. Co my możemy mu sprzedać? O właśnie, i tu zaczynamy mówić o konkretach. On kupi od nas te inne, mniej ciekawsze przedmioty, które już tu przygotowałem wcześniej. Ale to zrobię, małe porządki. Kurczę, no mam fajne rzeczy, jak na przykład śląska barwiona przeszywanica. No ale zbierzemy najpierw pieniądze, sprzedamy te kielichy i inne rzeczy. Zobaczymy, jak to, czego się dorobimy. Herkulesa na pewno bierzemy, bo warto poczytać, jeżeli to w ten sposób działa, jak myślę. No to co? Dobijemy targu. No i jest. No dobra. Do 125, czyli tam też znowu jakieś małe grosiwo. No dobra, tak, jesteśmy w tym miejscu, to gdzieś niedaleko jest tu krawiec.
Można się pogubić w tej okolicy. To wszystko to jest blisko siebie. Mamy też skrybę. Może by nas pouczył czytać w takim razie, dopóki mamy pieniądze. Czy to jest krawiec? O nie, nie, to nie. Rozpędziliśmy się. No właśnie. Oj, ktoś nas chyba tam usłyszał. Nie bardzo trudne, to nas też nie interesuje. Chyba przy tych sklepach, różnych miejscach... O właśnie, jest odpowiednie oznaczenie. To są drzwi otwarte, więc to byliśmy. A zleceniodawca musi być w ratuszu. Nasz tutaj stary kolega. Okej, ale najpierw, kurczę, możemy mu pomóc. Antek. God be with you. Kurczę. Jak ci się mieszka? Co się stało? Folks say it was on account of our silver and how Sir Radzig sides with the king. How does life in Ratai suit you? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us. Myślałem, że jakoś wspomożemy naszego, ale niestety to tak nie działa. Alchemia. Nigdy w sumie nie korzystaliśmy z tego. O co to chodzi? Siema. Heavens, lad. You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, I thought you were ready for the priest. Kolega, tylko nic o księdzu. Jesteśmy zdrowi, już jest dobrze. I'm feeling as good as new. Well, I'm glad to hear it. God save you, Henry. Okej, jeśli chodzi o ten... A, no tak, mieliśmy spłacić. About that debt. Nic nie zapłacę. Zapłać. Here you are. Thank you. I'm glad to see you're a man of honor. Is there anything else I can do for you? Zupełnie zapomniałem o tym. O ratajach, trening, interesy jak wyglądają? A. Okej, czyli różne eliksiry. Ja myślę, że przyjmiemy trening od kolegi tutaj, jakby nie patrzeć. Ile nam zostało? Coś nam zostało. Możemy, a coś też możemy mu sprzedać. On jest chętny zakupić od nas te kielichy. Mały, to mu... Opchniemy to jakoś. To zaraz też dobijemy targu. Okej, sprzedaliśmy mu te kielichy, ale... Koguci piołun. Czy my możemy wejść jakoś? Bo... Że tu... W grę wchodzi jakaś alchemia, czy coś w ten deseń. O, dobra. Już nas nie ma, tak? Spoko, dobrze. Myślę, że... Gdzie my możemy się pobawić z eliksirami? No dobra, sprawę spoko. Wszystko jest okej. Okay. Umyci jesteśmy, idziemy teraz do krawca. No tak wszystkich odwiedzimy po drodze. Załatwimy wszystkie sprawy. Może... Welcome, Henry. Słodko! Strażnik sklepu, ale jak to dobrze mieli w tamtych czasach. Każdy sklep strażnika ma... Interesy. Okej, dobra. Rozumiem, jeszcze zobaczmy u kolegi, ale przypuszczam, że mają to samo co tutaj. Pogadajmy, naucz nas czegoś. What do you need? Robota. Odnośnie naprawy. Ale zobaczmy, bo może kupimy sobie coś nowego. Dobra, czyli ma to samo. Kurczę, no niektóre rzeczy są na bogato. O właśnie, można by było się pokazać, jak charyzma idzie w górę. No, za kilka dni by się przydało na spotkanie. No ale... Sprzedać. Czy coś my możemy takiego, co nam ciąży? Za bardzo skórzane rękawice. Kurczę, ale można właśnie. Będę mógł na zapisie porównać cenę. Jak to u niego, jak u partnerza to wypadało cenowo. Ale dobra, spróbuję coś znaleźć fajnego. Jakiś strój taki. No, na naszą kieszeń. Dobra, takie dwie rzeczy sobie zakupimy i myślę, że będzie wyglądało to dużo lepiej. Do tego zacerujemy spodnie i chyba będzie dobrze. Targuj z tym. Ostatecznie za 155. No to... Wow, jakie ćwiczenia. Przebierzmy się. Nie po to kupiliśmy, żeby tego teraz nie zakładać na siebie. Mam jeszcze trochę rzeczy w domu takich, powiedzmy, do wzięcia, sprzedania, załadowania na konia. Raczej takie tańsze. No ale... Ale, czy to nam jakoś wpływa, ten pierścień? A załóżmy. Na dłoń niech będzie. Pod zbroję, zawsze to slot zajęty. Ciekawe, czy są jakieś pierścienie wzmacniające coś na przykład. No ale dobra. Czyli kolejne rzeczy mam. No widziałem orła, cień, te sprawy. Naprawmy coś jeszcze. Odnośnie naprawy. Otóż to. To, co mamy na sobie, zdecydowanie wszystko. Czyli tyk, tyk, tyk i tyk. To... Co to jest? Aha, bo to za naprawę. Cały czas zapominam. Broń, zbroja. Okej. No to co? Targuj się.
Ostatecznie wyszło 83. Dobra cena. No fajny jest ten system targowania, chociaż szkoda, o mały niezbędnik, tak, nie podnosimy tego. Szkoda, że to tak długo trwa, żeby jakoś to tak lepiej też pokazać. A, bo to jest apteka, a laboratorium mamy w tym miejscu. Tu możemy też naostrzyć broń sami. Kurczę, tej mapy bardziej nie przybliżymy, a jeszcze chciałem odwiedzić skrybę. Tylko jak go tu namierzyć, łobuza? Tu ktoś jest? Czy to teren prywatny? Zawsze są te obawy, że weszliśmy gdzieś, gdzie nie powinniśmy być. Dobra, tak się też stało i tym razem. Zamkniemy. Nie w tę stronę. Co prawda są zawsze te dwie podstrefy. Jedna taka, gdzie rzeczywiście się narażamy, a druga taka, no powiedzmy, bezpieczna, gdzie możemy spróbować zagadać. Nie wiem, czy skrybą nie był sam rząd, co teraz tak sobie kojarzę, chociaż to on nas wysłał do czytania książek. Rządca, witaj. How's it going? Bro, bardzo dobrze. Czy mógłbym, coś się tu dzieje? Master Bailiff, is there anything of interest going on here? I should say so. The bishop's vicar came to Ujits and not even Sir Hanush knows what he's after in these parts. Something must be up, but I couldn't tell you more than that. Biskup do Ujits, tak? Coś. You look like you've got a lot on your plate, Master Bailiff. Is work keeping you busy? Busy? I've had so many visitors, I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? I've been given the task of putting some of the Scarlet's refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Everyone has mouths to feed. The worst part is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help, Henry. How? They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? If you need help, I'll do whatever I can. You're a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? But ask around if you need to find out more. What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need three, actually five, carriers. A cook and five water carriers? That sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need three water carriers, but the other two will have to carry, begging your pardon, shit. Or as the Pope would say, excrement. Mm-hmm. No tak. Is there anyone who can tell me more about it? Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. And young Alex will know which of the Scarlet's folk are best suited to the job. Czy sporo chodzenia gadania, no ale może nam dobrze zapłaci. How come that's such a cause for concern? For one thing, they're afraid of me. And I can't get a straight answer out of any of them. So how the hell am I supposed to make the right choice? Oh, they're desperate. You can't blame them. I don't, but I might end up picking some good-for-nothing who'll just booze his wages away. Okej, to słuchaj, Maćka? Kto tam jeszcze był taki z tych naszej ekipy? Tych trzech przyjmij. Can you tell me anything more about the cook? You'll have to ask Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. Maybe he's changed his mind. Okay. What do I need to know about the water carriers? We need three. Right now, some of the burgers' hands are doing the job. And they need to go all the way down to the river for water. Of course, where else would they get it? Gallows Hill? It's not an easy job, but someone has to do it. Kurczę, ktoś później wymyślił pompę i ile osób straciło pracę, no. What can you tell me about the other carriers? It's dirty. But it's a job that needs to be done. There'll be more than enough work for them. Some places are overflowing. Sounds disgusting. Why would anyone want the job? If all else fails, I'll pay 2 groschen for every one I pay the water carriers. That might convince someone. Okay. That's all I need to know. Good luck, then. Przede wszystkim, co jest kuszące w tej misji, że dzięki temu jest szansa na pozbycie się ewentualnych... Czy tu można wejść, czy nie? Kurczę, gdzie jest ten skryba? Kapliczka, może tutaj jeszcze. Na pozbycie się ewentualnych żebraków z miasta, co pewnie byłoby dobre.
Zawsze ten sam problem, tak? Którędy do skryby? Może wyżej po prostu. Bo nie zdziwimy się, jakby to gdzieś tu było, chociaż to... Nie, to jest teren prywatny. No, pierwszy raz w mieście to jest zawsze taki trudniejszy. Później już z górki. No dobra, czyli tak, jeszcze laboratorium i skryba. Tam coś jest pod tym? Szopa. Szopa. Takie trochę centrum handlowe. Średniowieczne. Okej, okay, a czy my możemy zagadać do Antka? Teraz tak, krawiec to... Szparagi... A my mamy trochę jedzenia na sprzedaż. Może, nim ono się zepsuje, to co tam kupiliśmy... Co prawda jeszcze się trzyma, to nie, potrzymamy to. Zapłaciliśmy za to sporo. Czyli tak, ale gdzie jest laboratorium? Na zapleczu? To by było dość dziwne. Chociaż są jakieś drzwi. Zobaczmy. Może skryba jeszcze śpi, tak? To. Co my tu mamy? Zacznij z alchemią. Otóż to... Ja nie wiem, czy to jest takie... dobre. Okej, okay, jakaś książka. Nauczyłeś się alchemia. Bardzo dobrze. Destylator. Okej, okay, naczynie, moździerz. Miechy, inwentarz, pomoc. Użyj pomoc przede wszystkim. O kurczę, jednym słowem to jest naprawdę skomplikowane. No dobra, my i tak nie mamy składników, ale... Tak, baza, czas, destylowanie, grzanie, moździerze fajne. Kurczę, zacznij, aha, z alchemią, czyli my, a tu jest, czytaj. Zbawienny sznaps, o, czyli sznaps nie jest wcale taki drogi, wilcza jagoda i pokrzywa, wiemy co mamy zebrać. Ktokolwiek pije ten wywar, powinien zapisać swoją grę i duszę, ponieważ nawet jeśli podda się śmierci, powróci. Okej, okay, przygotuj wino. Tak jeszcze nie umiemy czytać, ale jak na ten tutaj przepis, to całkiem spoko. Dwie garści wilczej jagody, jedną pokrzywę. Gotuj pokrzywę przez dwa obroty. Klep sydry. Zmielę wilczą jagodę, wrzuć. Okej, okay. Czyli dobra. Będziemy sobie chodzić po całych tych tutaj terenach, to pokrzywa wilcza jagoda. Spoko. Ale to chyba nie jest zbyt edukacyjne, żeby... To na pewno nie zapisze nam życia, ale... Tak jakby ktoś chciał samemu zrobić wywar. To save nie, wilcza jagoda to nie zapisuje. Szukamy dalej, tak. Skryba, no gdzie on się... nam tu ukrył? Tu był krawiec. No dobra, okazuje się, że skryba rzeczywiście jest urządcy, ale mamy godzinę 17 i jeszcze śpi, tak? To taki urok. Tego fachu. Z tobą mieliśmy porozmawiać. Alex. O, chyba z Alexem. God bless. Can I help you? Nie chciałbyś ponosić wody? Jak radzą? Niektórzy są wcali. Chciałbym porozmawiać o pracy. O, właśnie. I'd like to ask about our former neighbors. There are jobs here for some of them and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job. What of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. No. Oh. But having a job could save someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skelitz, they'll never be able to rid themselves of the stink. No niestety, coś w tym jest. I'm also looking for a cook. Do you know of a good cook who's looking for work? Well, there's Agnes. I've heard she can cook better than anyone. Only... Well, what's the problem? Did something happen to her? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local parish priest and living at the presbytery. So I don't think she's in need of work. Pytanie, czy tylko gotuje? So, do you know who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. Who should I talk to then? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the Rathaus. So they'll all be in one place. It'll take me a while, though.
No dobra, czyli rzecznik żebraków, jak rozumiem. Z Alexa zagadaliśmy. O, o to siniaki jeszcze zapytajmy. I noticed some of the Scarlet's men look like they've been in the wars. Has something happened here? There's a local brawler who takes on all comers for bets. If you beat him, you get some silver. If you lose, you have to do his job for him. Oh, I'll have to look into that. To ciekawe, to ciekawe. A jak do niego trafić? Okej, reszta jest nam znana. Chętnie bym trafił do tego tam. Alex, czekaj jeszcze, bo to nie ta robota. Stefan, no każdy ma to jakieś imię. Idziemy pod literę B, tylko żeby trafić do niego. Jak widzę, mamy handlarza. Nie wiem, czy to właśnie nie jest on. Nie wiem też, czy nie mamy jakiegoś towaru na sprzedaż. Chyba z tobą mieliśmy pogadać. I'm glad to see you. Okej. The bailiff sent me. He said you're looking for a cook. That's right. I'm searching for a good cook, but I've said all that to our esteemed bailiff. Well, I offered the bailiff my help because I know the Scarlet's folk. Ah, I see. Well, ask away then. Good cook, szukasz, tak? Do you have any particular requirements for the new cook? Well, it would be an advantage if she knew how to cook. Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young? Nimble? What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. No właśnie, to nie dla proboszcza. I also heard there are vacant carrier jobs. Yes, yes. I'm surprised it hasn't occurred to anyone sooner. It will certainly benefit the city if the burgers don't have to send their own servants. It will benefit my people as well. Of course, it goes without saying. No i teraz ta najtrudniejsza sprawa z tojtojami. I also heard that you need workers to carry, to empty latrines. It's not dignified to talk of such manners. That's not a concern for decent people. But I need to know. Enough. I won't have such talk in my home. To chodźmy do karczmy. No dobra. Wiemy wszystko. Okradać go nie będziemy. Czyli idziemy teraz do Agnieszki. Tylko, że jak Agnieszka już tutaj nie mieszka. A, proboszcz kościół, te sprawy, ojciec Mateusz, pamiętamy. Ciekawe, czy ojciec Mateusz zna ojca tam z Użyk. A tam by mogło być całkiem. Ja myślę, że jeszcze wrócimy na parę misji. No mamy jedną poboczną do wykonania. O kurczę, myślę, że ksiądz to... No ładnie. Tak to jest, do kościoła tu się nie chodziło. Można było od razu od frontu zaatakować. Wow, prawo, lewo. Jak w Użycach. Agnieszka? Agnieszka. No to... Are you Agnes, who works at St. James? I am. Or I did, before those devils rolled in and burnt down Scarlet's. Why do you ask? I'm looking for a good cook and housekeeper, and everyone I asked sent me to you. Oh, I've been blessed by God. So it seems. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Father Francis was very fond of good food, but I can't just go serve someone else. A dlaczego nie? Why not? Because I'm still Father Francis's housekeeper. But I heard he fled and isn't coming back. Don't pay any attention. They're just rumors. I'm still his housekeeper. Nie potrzebuje już, znaczy Franciszek, tak? A to co z nim się stało? Where's Father Francis now? I don't know. The last time I saw him, he was going to confession in Sassau. But that was before all these terrible things happened. I've heard no word of him since then. Does he go to Sassau often? Where does he stay when he's there? Not so often. About once a month. He always used to stay in the inn near the monastery. So he wouldn't have far to go. I'll ask around about what happened to Father Francis. I'll let you know. Okej. Czyli musimy do... A, to ksiądz hey, look out!
Spokojnie. Wszystko już zaczyna się układać w głowie. Znajdź ojca Franciszka. No dobra. No dobra. Ojciec Franciszek dość daleko mieszka. Ten nasz koleżka. No dobra. Zrobimy to do końca. Jakoś nie lubię rozdzielać różnych wątków i chciałbym to połączyć w jedną całość, a postaram się to... Tuko nie może? Pogodzić, żeby dobrze działało. Siema, Płotka, jesteś. Dobra, chodź, Siwek, siadamy. Przetransportuję nas tak, pod młyn najpierw i stamtąd pogalopujemy dalej. Co prawda już się późna godzina robi, bo to jest 17. Może najpierw się prześpimy, albo dobra, to pójdziemy spać, a w następnej części naszego spotkania wyruszymy poszukać ojca Franciszka. Myślę, że to może być nieco dłuższa sprawa. I to nie wygląda tak, że on gdzieś tam w gospodzie sobie leży. No ale zobaczymy, więc to kończy się nasz dzień. Może sobie najpierw poczytamy, później pójdziemy spać. Tak to wygląda. Myślę, że fajnie było poznać miasto z tej perspektywy. Czytaj sobie, czytaj, studiuj. Ile gdzie to będzie postęp? 100%. O właśnie, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak przeczytamy. Przeczytanie tej książki nie zajmie ci tyle czasu. Okej, będzie trzeba kupić sobie nową. No, zapomniałem. Miałem w użycach jeszcze kolejny numer elementarza, czy kolejny poziom. Ale myślę, że fajnie było poznać te takie nietypowe mechaniki w grze. No, wszystko tu wymaga, powiedzmy, nauki. Im wyższy poziom mamy, tak samo włamań, tym łatwiej nam idzie. Podobnie z alchemią, no i tak tutaj z czytaniem. Więc warto o to zadbać. Okej, zainteresowanie pracą będą czekać. O kurczę, zapomniałem o nich. Zapomniałem o nich, to wracamy jeszcze do miasta. Nie. Rzeczywiście, my mieliśmy się tam dogadać z ludźmi. To dopóki dzień jest młody, wracamy. No jak ojciec Franciszek ojcem Franciszkiem, ale my mamy jeszcze sprawę do ugadania. Koniu, prowadź na miasto. Ale faux pas. Już jesteśmy, ty się zainteresowany? Nie, strażnik sklepu, książka nas wciągnęła. Zapomniałem o tych biednych ludziach. Niestety chyba już za późna pora. No dobrze, przyjdziemy za dnia. Mam nadzieję, że to nie jest pilna sprawa, że mamy trochę więcej czasu na wykonanie tego wszystkiego, bo to już nikogo nie ma. A więc w tym miejscu dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.